Nie przez pół roku, ale przez okres 12 miesięcy jest teraz ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla większości pacjentów. O tym, jakim udogodnieniem jest wydłużenie okresu ważności karty, mogli przekonać się pasażerowie udający się na wakacje z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje nam pewną swobodę w podróżowaniu, przynajmniej przy leczeniu. Tak, rzeczywiście. To jest karta gwarantująca bezpłatną usługę w krajach Unii Europejskiej w sytuacjach nagłego zdarzenia, jakim jest stan zdrowia i zagrożenie życia. No i daje gwarancję spokoju, że nie będziemy wydawać własnych pieniędzy, a zapłaci za nas państwo polskie w związku z porozumieniami wzajemnymi. Czyli jesteśmy leczeni 1:1. Tak, ale na takich zasadach w danym kraju, jak jest traktowany obywatel danego kraju. I koniecznie musimy się zgłosić do lekarza, który lekarz ma umowę z ubezpieczeniem tamtejszego kraju. Czyli nie do lekarza prywatnej praktyki, tylko lekarza szpitala, który ma umowę z firmą ubezpieczeniową, czyli jest ubezpieczeniem państwowym. Co w przypadku, jeżeli nie posiadamy przy sobie dokumentów? Płacimy. Płacimy i to słono płacimy i potem ewentualnie mamy roszczenie do funduszu, żeby nam to zwrócił. My to rozpatrujemy, czy to rzeczywiście jest nagłe zdarzenie. Jeżeli nagłe zdarzenie jest, to zwracamy pieniądze. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Przed nami 3 dni, podczas których osoby odwiedzające port lotniczy w Katowicach będą mogły wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, co w przypadku, jeżeli będzie potrzeba stałego punktu. Cieszymy się, że możemy być gośćmi lotniska, chociaż na razie przez 3 dni. Być może ta oferta będzie rozwinięta przez nas wspólnie właśnie z gościnnym lotniskiem. Sprawdziliśmy, że najczęściej wybierane kierunki przez pacjentów, którzy wypełniają wniosek o wydanie europejskiej karty, to Niemcy, Włochy, Hiszpania i Chorwacja. Te kierunki lotów pokrywają się właśnie z ofertami składanymi u nas na wniosku. Dlatego stwierdziliśmy, że to dobre miejsce, aby zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia, aby przed odlotem, czasami w ferworze przygotowań, w ferworze podróży, zapominamy o tym. A teraz tutaj przy okazji, przy terminalu B, możemy, okazując tylko dowód osobisty, wypełniając wniosek, na miejscu ją pobrać. Warto wspomnieć o tym, że do tej pory karta posiadała półroczny okres ważności. Teraz się to zmieni. Tak, zasadniczo dla pracowników, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla studentów, dla rencistów, karta była wydawana dotychczas na okres 6 miesięcy. Decyzją prezesa NFZ ten okres został wydłużony do roku, więc teraz, jeżeli mamy przed sobą 12 miesięcy spokoju, nie musimy stać w długich kolejkach, które zdarzają nam się, szczególnie przed okresem wakacyjnym. W 2015 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wydał w sumie prawie 430 tysięcy europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego, a w 2016 470 tysięcy.